nami Łukasz Płowecki, nowy mistrz FEN. Serdeczne gratulacje. A dziękuję bardzo, witam wszystkich. Łukasz, przyjechałeś do Wrocławia jako, można powiedzieć, underdog. Oczywiście wszyscy doceniali twój kunszt i twoje doświadczenie. Jednak to nie ty byłeś na plakatach, prawda, tylko Wojtek Wierzbicki i pewnie on był, miał wygrać, prawda, można tak powiedzieć. Tak federacja się mocno z nim identyfikuje. No zrobiłeś tu wielką niespodziankę. Myślę, że tak, zrobiłem niespodziankę, jednak nie czułem się gorszym zawodnikiem, wiedziałem, że przyjechałem po wygraną, dostałem ten pas w nagrodę, ja wiem, że to jest pas tak zwany na kredyt, czyli teraz na kredyt zaufania, teraz muszę go ładnie obronić przynajmniej dwa razy i mam zamiar to zrobić, pokazać, że ten pas mi się należy. Pierwsze trzy rundy były twoje, taki był plan, żeby od początku podkreślić swoją przewagę i je wygrać i potem już spokojnie to pokazywać do końca? Tak, wiedziałem, że muszę zrobić dużą przewagę na początku, popsuć plan Wojtkowi. Mówiliśmy razem, nie było niby tutaj złego, tak zwanego trash talku, złego gadania na siebie, ale tak mówiliśmy, nie będziemy się cofać, nie będziemy tam jakieś rzeczy robić, będziemy jakoś tam różne techniki robić, a w sumie tak naprawdę to były takie dobre kickbokserskie szachy, on tak nie zaczął całkiem idąc do przodu. Ja też czasem coś przepuściłem, opuściłem, to był taki dobry, czysty pojedynek kickbokserski, jakie mam wrażenia. Tych przepuszczeń było sporo. Powiem ci, że boksem mnie zaskoczyłeś, bo to, że mocno kopiesz i robisz to bardzo dobrze, to było wiadomo. Natomiast twój boks wcale nie wyglądał gorzej od Wojtka. Powiem szczerze, że sam jestem zaskoczony, że ten mój boks był na dobrym poziomie w porównaniu do niego. Może inaczej, spodziewałem się od niego. Cały czas czekałem, że on może czymś wystrzelić, czy mnie zaskoczy w tym boksie, ale tak patrzę, boksuje, że w sumie to jest na podobnym poziomie, a wiedziałem, że jak z nogi przyłożę, to będzie przewaga. Szczególnie fajnie wyglądały te przepuszczenia prostych i potem sierpy. To naprawdę wchodziło wiele razy i zaznaczało twoją przewagę. Tak, widziałem to, czułem to przede wszystkim. To jest jedna z technik, którą często stosuję tam, zwłaszcza na lewy prosty. A poza tym myślę, że tym oszukiwaniem na początku front kickiem, tą kiwką nogą, gdzieś tam wytręcałem go z równowagi. Przez to on nie za bardzo wiedział, jak mnie zaatakować. Te jego akcje były dla mnie czytelne. Powiedz, lepiej się walczy, kiedy jesteś takim underdogiem, kiedy nie wszyscy spodziewają się, że wygrasz. Mniejsza jest wtedy presja? Powiem tak, jestem do tego przyzwyczajony, latam po świecie, lecę do Holandii, walczę do Chin, walczę z jakimś lokalnym zawodnikiem, oni traktują mnie tak, że to jest gość, który przyleciał gdzieś tam z Europy i ma przegrać, jestem do tego przyzwyczajony i tutaj po prostu nic mnie nie zaskakiwało, wiedziałem, że to nie jestem, tak powiedzieć, na plakacie, że ja tutaj mam być jakimś tłem, ale to mi nawet pomogło, zmotywowało mnie. Rozumiem, że masz dalszy plan, jeżeli chodzi o FEN, bo mówisz, że będziesz bronił tego pasa, także będziemy się tu oglądać. Chcę bronić tego pasa, chcę nowych wyzwań. Przede wszystkim ja mówiłem na samym początku, kiedy dostałem tą propozycję, że pas super, świetnie, ja go wygram, ale chcę mocnych pojedynków, chcę się pokazać polskiej publiczności, że naprawdę potrafię walczyć. Masz też pasy innych organizacji, jesteś na przykład mistrzem MFC. Jak na to patrzy organizacja FEN? Nie ma problemu, żebyś też tam walczył i tam się bronił? Układ z organizacją FEN mam taki dobry, koleżeński. Na zasadzie, że jeżeli będę chciał walczyć, będzie taka propozycja, po prostu pogadamy. Jeżeli nie będzie mi to przeszkadzało, mogę walczyć. Nie mam coś takiego, że nie wiem, zabraniają mi, koniec, kropka i tak dalej. Tylko gramy do jednej bramki, że tak powiem. Oni chcą, żeby moja kariera się rozwijała. Ja chcę, żeby ludzie kupowali bilety, żeby przychodzili na galę. Tak jak powiedziałem, gramy do jednej bramki. To ma być porządny sportowy biznes. Sporo kibiców z domu przyjechało, z daleka. Czułeś ich wsparcie? Słyszałeś ich? Tak, czułem ich wsparcie. Muszę słuchać tutaj kibiców, akurat mojego kolegi Andrzeja Grzybyka. Ja miałem podobnie, to jest piękna sprawa, to jest świetne. Kiedy brakuje tchu i słyszę, że cały sektor staje, mówi dawaj, 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 od razu jest drugie tempo, jest więcej siły, to była piękna sprawa. Słuchajcie, oni wstali o 7 rano, żeby przyjechać na 7 tutaj wieczorem na galę. Serdeczne gratulacje jeszcze raz, no gratulacje z mistrzu. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.